Aby zacząć inwestować, nie musisz posiadać dziesiątek bądź setek tysięcy złotych. Wręcz powiem inaczej, powinieneś się jak najprędzej przyzwyczaić do inwestowania nawet zasadniczo małych kwot, takich jak 100 czy 200 zł miesięcznie. Wyrobienie sobie regularnego nawyku odkładania i inwestowania środków może przynieść niewyobrażalne korzyści w przyszłości. Tym bardziej dzięki możliwościom, jakie daje Ci procent składany, polegający na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu i w ten sposób składają się na zysk wypracowywany w okresie następnym. A więc wytłumaczmy to na przykładzie. Uznajmy, że Twój początkowy wkład w dane aktywo wynosi 5000 zł. W każdym następnym miesiącu będziesz wpłacał 200 zł, który z pewnością nie zaboli Twojego portfela, a średni roczny zysk inwestycji to 8%. Jeśli będziesz inwestował w ten sposób, zaczynając z wieku 18 lat i systematycznie powielał ten proces przez okres 42 lat, to w średnim wieku emerytalnym, czyli 60 lat, będziesz dysponował tą kwotą. Dlatego tak ważna jest regularność. Zaplanuj sobie, że przez okres 6 następnych miesięcy będziesz regularnie, miesiąc w miesiąc, wpłacał w jakieś aktywo 100 zł, co powinno pomóc w zbudowaniu nawyku, który dobrze zaimplementowany przyniesie Ci korzyści na długie lata. Wkładając do swojego portfela inwestycyjnego większe kwoty, suma ta oczywiście będzie jeszcze bardziej pokaźna, ale ku temu pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić, jest zwiększenie swoich zarobków. W tym filmie oraz wielu innych na moim kanale przedstawiam różne możliwości zarobków, na które jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu, to z pewnością przyczynią się do poprawienia Twojej sytuacji finansowej. Pamiętaj jednak o tym, że nie ma czegoś takiego jak pewna inwestycja. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwą utratą środków. Dlatego tak ważne jest to, aby ostrożnie wybierać aktywa i inwestować sumy, na których stratę możesz sobie pozwolić. Okej, ale w co mogę zacząć inwestować? Możliwości tak naprawdę jest wiele, ale zacznijmy od tej najbezpieczniejszej. Numer jeden to lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Jest to, tak jak wspomniałem, najbezpieczniejszy ze sposobów, ze względu na to, że używamy do tego banku, którym już prawdopodobnie masz założone konto. Jest to bardzo dobry sposób na sam start, gdzie uczymy się oszczędzać, odkładać pieniądze, a zarazem widzimy, jak pomnażają się one dzięki oprocentowaniu naszego konta. Osobę początkującą może to na sam początek fajnie uświadomić, że wkładając w to pieniądze, z biegiem czasu rosną one dzięki procentowi składanemu i finalnie mamy ich znacznie większą ilość. Oczywiście zależy to od oprocentowania naszego konta. Kolejna opcja to giełda tradycyjna, na której po założeniu konta na jednym z wielu dostępnych brokerów internetowych możemy przejść do zakupowania akcji różnych spółek międzynarodowych oraz tych lokalnych. W tym przypadku inwestowania ważny już jest research i podjęcie ryzyka, w jakie spółki chcemy lokować nasz kapitał. Trzecia możliwość inwestowania to kryptowaluty. W dzisiejszej dobie cyfryzacji i przez możliwe wprowadzenie CBDCs, czyli Central Bank Digital Currency, które planowane jest również w Polsce. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Warto zainteresować się tym tematem, ponieważ kryptowaluty mogą stać się jedynym i jakkolwiek niezależnym środkiem płatności w momencie, kiedy gotówka zostanie całkowicie usunięta z obiegu. Unia Europejska działa aktualnie nad wprowadzeniem wirtualnego euro, a polski rząd również powiela zainteresowanie w tym temacie i planuje wprowadzenie wirtualnego złotego. Dlatego warto być świadomym i szukać różnych alternatyw i rozwiązań. Kryptowaluty możemy kupować i sprzedawać na giełdach kryptowalutowych, takich jak na przykład Binance czy Bybit. W przypadku krypto, tak samo jak i gry na giełdzie tradycyjnej, warto poświęcić sporo czasu na research, zanim zdecydujemy się włożyć pieniądze w jakikolwiek z projektów. W czasie hossy, gdy Bitcoin rośnie, a inne kryptowaluty podążają za tym trendem, powstaje wiele projektów, które są skamami. Są one ciekawe, ponieważ gdy wejdziemy w dobry projekt, może on sporo urosnąć, ale musimy bacznie się temu przyglądać, aby nie wejść w coś, co straci na wartości i utracimy wszystkie nasze środki. Kolejna możliwość i przejdźmy teraz ponownie do czegoś mniej ryzykownego i wymagającego mniejszego researchu. Mowa tutaj o funduszach inwestycyjnych ETF, takich jak SSAC lub na przykład VWRL. Takie fundusze inwestycyjne gwarantują dobrą dywersyfikację poprzez inwestowanie w szeroką gamę spółek na całym świecie. Składają się już na to twarde spółki, które już są od lat na rynku, oraz te wschodzące, które mają spory potencjał wzrostowy. Sam lub sama musisz podjąć decyzję, w co chcesz inwestować, a wybór ten powinien być zgodny z Twoimi przekonaniami i nie budzić w Tobie niepokoju. Zacznij od budowania nawyków, inwestowania małych sum, a z czasem może się powiększać i dążyć do swoich upragnionych wyników finansowych. Oczywiście przypominam, że ten film to nie porada inwestycyjna. Wskazuję tutaj jedynie możliwości, jakie można podjąć, aby w przyszłości mieć znacznie lepsze korzyści. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka pod tym filmem i do następnego razu.